Okej. Przez chwilę nie było tak naprawdę materiału. Teraz ten materiał się pojawia. Ja bym chciał wam pokazać, nad czym pracuję. Jest to elewacja dość fajna. Jeden z budynków, który może w pierwszej kolejności trochę wyglądać na home concepta, ale home conceptem nie jest. Mamy tutaj kilka takich fajnych elementów, które możemy sobie w bardzo fajny sposób podociągać, bo te elementy tak naprawdę nie są jeszcze podociągane i te elementy wciąż się tutaj tworzą. Te elementy wciąż zyskują tak naprawdę. Teraz sobie zobaczymy beton 10, beton. Beton 10. One tak naprawdę się tworzą. Mam nadzieję, że osoby, które mnie oglądają pierwszy raz, przyzwyczają się do formuły, a osoby, które już mnie oglądały ileś razy tą formułę, to formuła się podoba. Ja sobie jeszcze wyłączę to, czyli to niebieskie pole, które nam się tutaj pojawia. Już pokazuję, co to jest. To jest płaszczyzna edycji, prawda? Pracując cały czas, ja sobie reguluję, czy ja pracuję w poziomie, czy w pionie, czy pod jakimś kątem. Jeżeli potrzebowałbym wstawiać elementy na dach, one pojawiałyby się na dachu. I teraz tak, co my tutaj mamy? Mamy budynek, gdzie od przodu mamy garaż. Przy garażu mamy oczywiście LEDy w jednym miejscu, w drugim miejscu. To możemy sobie zapewnić dzięki temu, że mamy tak naprawdę wklejoną cienką listwę LEDową. Nawet nie mówimy tutaj o taśmie, mówimy o budowie. Do tego mamy bardzo fajne kikiety z dochą, które naprawdę w bardzo fajny sposób są wykonywane. Zobaczymy, jak finalnie będzie to wyglądało. Mamy belki, które z jednej strony są belkami, z drugiej strony będą to, a przynajmniej w moim zamyśle, belki stalowe, które będą wyglądały po prostu na drewniane. Z jednej strony rzeszy, z drugiej strony naprawdę fajnie się prezentują. Ok, dalej. Mamy dużego fixa jednego, dużego fixa drugiego. I on, ponieważ my bazujemy na powiedzmy jednej kolorystyce, on w tym momencie będzie w odpowiedni sposób ten kolor skomponowany. Ponieważ tu pojawia nam się antracyt, tynk antracytowy, to on się pojawi także w tym miejscu. Ponieważ tu się pojawiają lamele, one się pojawią w tym miejscu, prawda? Mamy kontynuację kompozycji, prawda? Idziemy dalej, mamy teraz z tyłu. Ja nie będę tutaj wrzucał wszędzie tego drewna, dlatego że byłoby tego po prostu za dużo. Z drugiej strony elewacja, czy nawet z tej samej strony elewacja, nie ma być takim zbiorem, takim ulepkiem dekoracji, których powinno być super, mega, hiper dużo. Im więcej, tym lepiej. Pamiętajmy, że każdy inwestor wyciąga pieniądze z portfela, a ten portfel nie jest z gumy. Ok, idziemy dalej. Tu mamy belkę środkową. Z jednej strony mamy dwa kinkiety, a z drugiej strony mamy listwę LEDową, która to nam wszystko ma oświetlić ładnie. Teraz się cofniemy. Mamy belkę. Idziemy dalej. Mamy belkę, mamy zakończenie w pionie, mamy kolor antracytowy. Tutaj ta grubość została trochę niedoszacowana. Tu mamy 20 cm, bo tyle wynosi ocieplenie. I teraz tak, tutaj również mamy kontynuację tej belki. To jest ta sama belka, która była od przodu, od frontu, prawda? Czyli idziemy sobie tutaj belką, lecimy sobie belką naokoło i tutaj zgrubienie pozwala nam zrobić przedłużenie. Ponieważ tutaj mają być zastosowane systemowe rynny Galeco razem z frontem, to podbitka tak naprawdę, czy z osłoną, podbitka tak naprawdę też będzie Galeco. Tutaj, jeżeli chodzi o rynowanie, nie do końca będzie to tak pokazane w 100%, dlatego że Galeco nie udostępnia swojej bazy, a mają swoje elementy, mają dość mocno rozbudowane. Ale podbitka, tak jak widzicie, podbitka jest tutaj kierunkowo. Czyli nie jest to tak, że w tym momencie, jeżeli deska idzie w tą stronę, to deska poleci dalej. Staram się, żeby to wszystko wyglądało w miarę realnie.
A dalej, mamy lampę, mamy kinkiet z Philipsa, mamy Bridge'a. Plusem jest to, że rzeczywiście ten kinkiet z jednej strony jest fajnie wygląda. Mam go u siebie, więc jestem w stanie to potwierdzić. A z drugiej strony w środku wchodzi nam po prostu żarówka na dożegnit. Dzięki czemu, jeżeli nie mamy budynku, który jest budynkiem inteligentnym, tak naprawdę możemy sobie tutaj wkręcić, chociażby nawet możemy wkręcić sobie żarówki Scanluxa, które łączymy w sieci Wi-Fi i wtedy możemy sobie bardzo fajnie systemowo sterować oświetleniem. Nie ma w tej wersji, nie ma tutaj oświetlenia w tym miejscu, prawda? Ono znajduje się tutaj od góry, więc ja bym chciał, żeby w tym momencie cała ta listwa LED-owa, która tutaj jest oraz tutaj w nadprożu, żeby one tak naprawdę podkreślały fakturę, która się tutaj znajdzie. To ma być zrobione za pomocą po prostu tynku. A teraz przechodzimy tak naprawdę do wizualizacji, czyli do tego, jak to finalnie będzie wyglądało. Wyjdziemy sobie z tego, z widoku finalnego. Tutaj na dole mamy pokazane kamery, czyli te ustawienia, które zostały tutaj finalnie zrobione. I teraz tak, to co się zmieniło w porównaniu do tamtej wersji, no to tak naprawdę tutaj niewiele się zmienia. Drzwi białe. Ja mam przekonanie, bo jest prawie przekonanie graniczące z pewnością, że inwestor mnie zmieni na antracytowe, albo na ciemne, albo na czarne nawet, z tego co pamiętam, ale jednak próbę podejmę. Mamy listwę LED-ową, którą żeśmy przedtem widzieli, mamy rynny, mamy wszystkie inne elementy, samochody. Ok. W moich tematach bardzo często pojawiają się samochody, pojawiają się modele. Tych modeli na chwilę obecną jest tak naprawdę kilka ulubionych. Dlaczego? Dlatego, że budynek bez samochodu nie wygląda tak fajnie, nie prezentuje się tak fajnie. Pamiętajmy, że wizualizacja to jest jakiś pomysł, jakieś marzenie, prawda? Co my tutaj mamy? Mamy panią, która sobie po prostu siedzi, ale rewelacja jest tutaj z tyłu. Ja myślę, że kiedyś tutaj oprócz tego chłopaka trafi jeszcze jedno dziecko, jak się tutaj biblioteki troszkę zmienią. No ale idziemy dalej. O, tutaj nie chodziło o samochód, a chodziło o budynek. Mamy brukbet numer 1, mamy brukbet numer 2, czyli płytkę, która też jest w jakiś sposób układana. Mamy tą deskę odciskaną. Idziemy dalej. Wygląda to mniej więcej w taki sposób. Zawsze na każdej wizualizacji znajdują się meble na zewnątrz. Zawsze pojawia się oświetlenie, zawsze pojawiają się jakieś detale i zawsze znajdą się jakieś niedociągnięcia. Mamy trawę, prawda? I ta trawa jest gęsta. Ta trawa jest gęsta, zieleń zawsze jest pokazana, dlatego że my ograniczamy się do jednej działki. Ja staram się, żeby ta zieleń, która tutaj jest, żeby ona odpowiadała temu, jak to wygląda to w rzeczywistości. Oczywiście nie mam wszystkich drzew i nie na tym to polega, żeby wszystkie drzewa były identyczne jak w rzeczywistości. Jednak mam taką nadzieję, że zawsze coś to fajnego się uda. A czasami jest tak, że tych drzew nie ma tak naprawdę prawie w ogóle, bo mamy to w centrum jakiegoś osiedla, a czasami jest tak jak w tym przypadku, że tych drzew mamy naprawdę bardzo dużo. Wszelkiego rodzaju napoje, wszelkiego rodzaju dania, a zobaczcie jaki tutaj jest detal. Da, mamy jakąś sałatkę, mamy jakiegoś tatara prawdopodobnie, mamy frytki, mamy mięsko, mamy ciastka, mamy kubek, szklankę, nawet mamy Coca-Colę. Zobaczcie ile tutaj jest detalu, a tak naprawdę, i jeżeli byśmy się zbliżyli dalej, to tak naprawdę zobaczymy bardzo fajny kawałek roboty. A te biblioteki, które tutaj są, to nie jest tak, że zostało to wzięte z programu i wstawione, to są elementy, które są komponowane przeze mnie. Tak samo jak ten stół, który jest moim ulubionym, chociaż nie jest to ta ostatnia wersja, bo ostatnia wersja ma różne krzesła. Mamy stół, mamy kawałek pizzy, mamy kawkę z pianką, która jest po prostu rewelacyjna. To jest po prostu coś pięknego, prawda? I z piankami do jedzenia. Zauważcie, że nawet tutaj przeglądając teraz, to wszystko nam się bardzo fajnie odbija. Mamy laptopa i teraz wchodzimy tutaj do środka.
tu nie chodzi o to, żeby odzorować czy zaprojektować to wnętrze, dlatego że się wnętrzami fizycznie nie zajmuję. A nie to jest moją specjalizacją, ale chodzi o to, żebyśmy przez okno coś zobaczyli. I teraz jeden z moich ulubionych bohaterów, super bohater, który zawsze jest w akcji i on bardzo często nam towarzyszy. Tak, on znajduje się na wielu wizualizacjach. A zaraz spróbujemy go znaleźć. Przełączymy sobie na wersję numer 1. Tu mamy pana, który jest rozmyty razem z dzieckiem. Mamy pieska. Tu znajduje się nasz super bohater. A tutaj mamy widok z przodu. Chodzi o to, żeby sobie to ogarnąć. Jeżeli zrobilibyśmy tak, że mamy to wszystko mieć ogólne, to tak naprawdę byłaby jedna wizualizacja. Druga, trzecia i czwarta. A wizualizacji jest 10. Druga wizualizacja z przodu, trzecia z boku troszkę, kolejna tutaj jest z tyłu, a widok na cały budynek, kolejna znowu z tego kąta, kolejna tutaj z tarasu, następna z tyłu i tutaj też widzimy tą belkę, która jest tu pogrubiona. I zauważcie, że w tej wersji kolor tej belki, czy tego pogrubienia, który tutaj jest, i kolor tej ściany jest dokładnie taki sam. Ale zdradzę wam, że w kolejnej już tak nie jest. Ok, tu mamy znowu to pogrubienie. Mamy samochodzik z przodu. I mamy wejście. Prawda? Chodzi o to, żeby wszystkie elementy jak najbardziej były widoczne. I tak, właśnie w taki sposób powstają projekty. I tu teraz niespodzianka. Za płotem jest trawa, prawda? Tu nie chodzi o to, żebym ja odwzorowywał wszystkie elementy, które są tutaj niewidoczne, prawda? Bo one nie będą widoczne i nigdy nie są pokazywane. Tak to mniej więcej wygląda. Zaraz sobie troszkę wam zdradzę więcej. Tu mamy teren naokoło. Niezbędna zieleń okalająca. I nasz budynek. Taki trochę smaczek na koniec. Dzięki wielkie i mam nadzieję, że spodobał wam się film.